Panie Włodzimierz Szaranowicz, za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Ludzie mogą nam zazdrościć. Siedzimy sobie na meczu, świetne miejsce, oglądamy świetny spektakl. Tak, dzisiaj naprawdę jest fantastyczne widowisko. Mecz sędziuje znany ze stanowczości arbiter. A zatem można się spodziewać wielu przerw w grze i licznych kartek. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna to spotkanie. No i przejęli w ostatniej chwili. Rymaniak. Pietrowski. Rymaniak. Ładna wymiana, ależ walczą o piłkę. Szansa! Wspaniałe podanie, ależ szansa! Ucieczka, ale nie uwieńczona sukcesem. No, dotknięcie piłki ręką sędzia przerywa grę. Zdążył w ostatniej chwili. Rewelacyjnie dośrodkował. Podniesiona chorągiewka, spalony. Pietrowski. Rymaniak. Pietrowski. No i strata piłki. Żyro. Pietrowski. Rymaniak. Pietrowski. Niebezpieczna sytuacja. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Celnie do partnera. Czy to wykorzysta? Odbił piłkę. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Strzela! No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Pięknie dograł. Dobrze, znowu przy piłce. Teraz czas na ofensywę. Rymaniak. Czy to wykorzysta? No, takie niewykorzystane okazje mogą się mścić. Ale bramkarz zachował się fantastycznie. Pietrowski. Przekazał piłkę partnerowi. Ryzykownie, ale udanie. Za moment wznowią wrzutem z autu. Piłka w pole karne. Kapitalnie, z woleja. Nie ma bramki.
Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Wciąż w grze. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Czy to wykorzysta? Udanie przejął piłkę na połowie rywala. Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę państwa. Nie trafia z rzutu karnego. Fatalnie wykonał tę jedenastkę. Rezultat do przerwy 0-0. Pierwsza połowa poza nami. Jak ją skomentujesz, Włodek? Przede wszystkim chyba wyrównane spotkanie. Istotne było to, że obie drużyny nie chciały zaryzykować. Dobrze podał. Można dyskutować, czy słusznie został odpizdany, spalony. Pietrowski. Ryzykowna, ale udana interwencja. Szkoda, mogło być groźnie. Strata piłki. Spójrzmy na to podanie. Świetne podanie. Dobrze dograł. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Się przejąć. Czy to wykorzysta? Brawo! Gol! No można powiedzieć wejście smoka. Szedł z ławki rezerwowych i od razu zdobył gola. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Żyro. Bardzo dobre podanie. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Absalonsen. Seria pięknych podań. Doskonale zagrał. Oddaje piłkę koledze. Groźnie, ale zdążyli na czas. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Piłka wyszła na aut. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Przechwycili przeciwnicy.
Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Jodłowiec. Niestety stracił piłkę. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, świetnie go ograł. Dośrodkowanie. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Mecz zakończony. Przed tym spotkaniem wskazywano ich z góry na porażkę. Przegrali wprawdzie, ale zagrali znakomity mecz. Na pewno są zawiedzeni tą porażką, ale mimo wszystko powinni schodzić z boiska z podniesionymi głowami. Zagrali naprawdę, jak powiedziałeś, świetny mecz. Szkoda, że ten gwizdek sędziego kończy dzisiejszy spektakl. Czasu niewiele na podsumowanie, ale nie ma co mówić. To po prostu było zjawiskowe wydarzenie futbolowe. Żegnam Państwa, komentował Dariusz Szpakowski.